A teraz zapraszam państwa na kolejną rozmowę w studio telewizji Sędziszów Małopolski. Tym razem naszym gościem była kierownik artystyczny zespołu Pieśni Tańca Rochy Krystyna Szczerbiak, która opowiedziała między innymi o zbliżającym się jubileuszu zespołu. 2020 rok to dla zespołu Pieśni Tańca Rochy Sędziszowa Małopolskiego rok szczególny wyjątkowy, bowiem będziecie świętować swoje 30. urodziny. Najbliższe miesiące jakie będą dla was Pracowite, na pewno bardziej pracowite niż miesiące poprzedzające, niż lata poprzedzające, choć zespół jest bardzo aktywny ciągle. Wszystkie grupy pracują, wyjeżdżają, biorą udział w konkursach, zdobywają najwyższe nagrody, ale rok jubileuszowy jest zawsze rokiem bardziej pracowitym, rokiem wyjątkowym, bo, no bo chcemy się pokazać jak najlepiej. Tym bardziej, że to 30 lat. W związku z jubileuszem Mniej będzie przeglądów, konkursów, mniej może wyjazdów, a skupimy się na przygotowaniu programu jubileuszowego, ale nie tylko bo w planie mamy również cykl koncertów na terenie swojej gminy. Tutaj już jesteśmy dogadani z sołtysami Będzie Myśla, Zagorzyc, z naszą tutaj Buczyną, z Górą Robczycką, gdzie jest zawsze ten festyn właśnie 15 sierpnia. I pewnie w Wolicy Piaskowej również wystąpimy na dniach osiedla. Więc to jest tak, cykl koncertów na terenie naszej gminy. Mam zamiar jeszcze rozmawiać z dyrektorami szkół, żeby również występować w szkołach i, i dać też cykl koncertów w szkołach podstawowych. Mam nadzieję, że ten plan się uda, czyli to będzie bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o, o występy, o koncerty, ale będzie również zgrupowanie dla absolwentów, bo już od pół roku spotykamy się. Z byłymi członkami zespołu, czyli z absolwentami, i z nimi również przygotowujemy program specjalnie na ten jubileusz. Pracują również grupy, i dziecięce, i grupa obrzędowa, i grupa młodzieżowa czyli ta reprezentacyjna nad częściowo nowym programem, bo tak jak na każdym jubileuszu. Chcemy pokazać coś, coś nowego, w innej formie niż zazwyczaj na naszych występach. 19 i 20 września, czyli te koncerty galowe, będą de facto takim zwieńczeniem tylko roku jubileuszowego, ale co najważniejsze, to ten rok jubileuszowy zainaugurujemy już 19 stycznia. No właśnie, 19 stycznia inaugurujemy ten rok jubileuszowy i co przewidziano tego dnia? Zaplanowaliśmy sobie tą inaugurację w ten sposób, że chcemy pokazać nie tylko rochy, bo rochy właściwie będą tylko w małym wymiarze tam pokazane, ale żeby zaprosić do tego koncertu zespoły naszych wychowanków. Mam na myśli zespół pieśni i tańca Pułanie, który prowadzi absolwent rochów pan Piotr Drost, zespół pieśni i tańca Wiercany i zespół regionalny Wielopolanie, który z kolei prowadzi... Nasza absolwentka, pani Joanna Kozubowska. No i, i razem właśnie mamy zamiar dać taki koncert, który będzie koncertem noworocznym. No z tego miejsca oczywiście zapraszam wszystkich widzów, telewizji Sędziszów do udziału w tym koncercie. 30 lat to chyba wystarczający czas na to, by zapełnić karty historii, nie tylko sędziszowa. Oprzede no przede wszystkim sędziszowa i tego regionu, powiatu, gminy, powiatu, województwa. No, ale y, zaakcentowaliśmy również swoją obecność y, na różnego rodzaju y, festiwalach na terenie Polski i za granicą. No, nieprzerwanie od 1994 roku zespół wyjeżdża na festiwale y, i różnego rodzaju y, Imprezy folklorystyczne, tak to nazwijmy, za granicę. Zapraszamy również do siebie naszych partnerów zagranicznych. Także myślę, że wszędzie gdzieś tam zostawiliśmy swój ślad i nieśliśmy ze sobą biało-czerwoną flagę. I herb sędziszowa była okazja, żeby to nasze miasteczko, ta nasza mała ojczyzna gdzieś tam zaistniała na mapie Europy. Mhm. Prywatnie jak pani traktuje zespół Rochy? Ja już kiedyś powiedziałam tak, jak w jakimś wywiadzie chyba dla reportera, że to jest moje trzecie dziecko, bo moich dwoje dzieci przeszło przez zespół. W ten, w, ten, w ten wir taki został wciągnięty również mój mąż. Wszyscy tym żyjemy, bo praca tego rodzaju nie da się jej zostawić w, w ścianach domu kultury ale przenosi się ją na grunt prywatny do domu. To wygląda w ten sposób, że często spotykamy się i gościmy nawet, bo czasami tak się zdarza, że goszczę prywatnie u siebie w domu partnerów zagranicznych po to, żeby to owocowało zaproszeniem naszego zespołu. Także no, jesteśmy wszyscy w to wciągnięci i, i cała, moja, cała moja, moja rodzina, do pewnego momentu wszyscy żyliśmy tym intensywnie, no wiadomo dzieci dorosły i jest to e, trochę mają mniejszy kontakt z zespołem, ale, ale jednak, jednak to się przenosi na grunt prywatny bardzo, także no zespół to jest nie mogę powiedzieć, że całe moje życie, ale 30 lat mojego życia trzy dekady bardzo intensywnego życia z młodzieżą, z dziećmi, z, z tym środowiskiem do ludzi dorosłych. Dzięki temu właśnie wrosłam w to środowisko, poznałam wspaniałych ludzi, bo ludzie, którzy tutaj ciągną do nas, to są naprawdę ludzie cudowni, którzy kochają taniec, kochają śpiew. A jak wiemy, to to się wiąże z jakąś otwartością, ze szczerością, z serdecznością i z tymi lepszymi stronami życia. Póki co przed wami wyjazd do Lwowa, potem ruszacie z przygotowaniami do benefisu. Tak, w tą sobotę już będziemy w Lwowie, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez taki dom kultury, centrum dziecięcej twórczości weselka w we Lwowie, którzy podobnie działają jak my. I mają też taki zespół Gorgany wielopokoleniowy i zaprosili nas do takiego międzynarodowego festiwalu grup tradycyjnej twórczości ludowej na kolędowanie. Jedziemy tam z naszą kolędą, z naszą zagorzycką kolędą i z grupą obrzędową, czyli z grupą seniorów, a potem się przygotowujemy właśnie do koncertu inauguracyjnego 19 stycznia a potem no to już y, systematyczne próby, spotkania z absolwentami, myślę, że jakieś wiosenne zgrupowanie, o którym wcześniej wspomniałam. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, y, to takie będzie nowum tego jubileuszu, że zapraszamy również naszych przyjaciół, partnerów z zagranicy. Na pewno już wiem, że będą Węgrzy, y, będzie delegacja y, z Ukrainy właśnie i być może delegacja z Czech. Jeżeli chodzi o Węgrów, no to oni w ogóle chcą przyjechać większą grupą, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy. To jest taki zespół z Budapesztu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem była dzisiaj kierownik artystyczna zespołu pieśni tańca Rochy, pani Krystyna Szczerbiak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapewniam o tym, że będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w zespole i co. Tancerze, muzycy przygotowują w ramach 30-lecia dla państwa w tym roku szczególnym 2020.